Zapraszam na 67. odcinek Listy Przebojów Trójki. Olga Szućko, Piotr Firan. Razem spędzimy najbliższe 3 godziny, a i gość będzie, jedzie z lotniska, jest po podróży. Mam nadzieję, że dotrze. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Jak się masz? Świetnie. Spóźniłeś się, ale to nie z twojej winy. To samoloty tak latają, prawda? Tak, tak, prawda. Skąd wracałeś? Z Rzymu. Z Rzymu. Udał się pobyt? Tak, było bardzo fajnie, bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. To, proszę państwa, współprowadzący dzisiejszą listę. Trochę się bałem, że nie dojedziesz. Ja przez chwilę też miałem obawy, ale udało się dolecieć na szczęście. Czasem chciałbym cofnąć czas, by mogło znowu być jak kiedyś. Jak powstają twoje utwory? Sam piszesz? Zazwyczaj piszę z kimś. Napisałem przez ostatni rok 10 autorskich piosenek, które pisałem między innymi z Anią Wyszkoni, ze Skubasem czy Moniką Wydrzyńską. Wszystkie napisane są w języku polskim i niedługo się ukażą na moim debiutanckim albumie. Pierwsze w życiu ślady nart, pod niczym nieskażonym. Jako, że jesteś współprowadzącym, no to czyń honory. Kolejna pozycja, tak? Tak. 26. miejsce, College, What About the Pain. Sucho uchodziło mi bycie niegrzecznym i wcale nie musiałem udowadniać, że coś jestem wart. Byłeś w Opolu. Tak. Uczestniczyłeś w konkursie debiutów. Tak. Powiedz mi, czy ty się stresowałeś, kiedy rozpoczynał się koncert? Co artysta czuje przed wyjściem na scenę? No, jakiś tam stresik na pewno też był, szczególnie już przed samym wyjściem na scenę, ale przede wszystkim to była taka ekscytacja i takie przyjemne uczucie, taka radość. Bo to w końcu taka legendarna scena, gdzie występowali najwięksi polscy artyści. I fajnie, że miałem okazję się tam zaprezentować ze swoją piosenką. Ile jestem wart, kiedy trofeum lśni? Czy wciąż taki sam, gdy zatrzaskujesz drzwi? Ile jestem wart, żeby móc stać się kimś, kto da odpowiedź mi?